A teraz, Szanowni Państwo, przejdziemy do kolejnego wykładu. To jest taki troszeczkę mój ulubiony temat suplementy diety. Mówię, że ulubiony, ponieważ fascynuje mnie tutaj jak reklamy, jak media wpływają na nasze wybory, a teraz, kiedy jeszcze doszedł stres, strach, obawa o utratę zdrowia, o to, czy jest coś, co nas uchroni przed wirusem, jest coś, co spowoduje, że ten przebieg choroby będzie łagodniejszy, spowodowała tak naprawdę w pierwszej fali tej naszej pandemii no po prostu natłok ludzi w aptekach, opustoszałe półki, jeżeli chodziło o suplementy diety, pojawiały się publikacje, pseudopublikacje, przeróżne doniesienia, bardzo często fake newsy. I czy tak naprawdę faktycznie suplementy wspomagają naszą odporność czy faktycznie pomagają łatwiej przejść naszą chorobę tego proszę państwa dowiecie się za chwileczkę bo mamy tutaj szanowną panią profesor ze szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego panią profesor Jadwiga Hamukę witamy serdecznie Bardzo serdecznie tak? i pani profesor za chwileczkę nam zweryfikuje czy tak jest czy tak nie ma Postaram i czy, się. I czy Słusznie się rzucaliśmy na niektóre produkty w aptekach. Nie chcę tu oczywiście mówić, żeby nie, nie reklamować, natomiast były takie momenty, kiedy ja wchodziłam i zwłaszcza jednego suplementu, gdzie to po prostu nie było i, i nie było szansy go dostać. E, I tu oddaję głos pani profesor. Proszę nas naprostować, jak to jest. <śm> dziękuję bardzo, spróbuję. Zapraszam. Oczywiście. Na wstępie również chciałabym podziękować organizatorom za zaproszenie. Mam. Ciekawy, ale jednocześnie trudny temat do przedstawienia. Jak Państwo wiecie, w Wirus i właściwie pandemia zmieniła nasze życie, o tym już było dużo mowy. Zmieniło się właściwie życie polityczne, gospodarcze, nasze życie rodzinne, ale również kwestia poszukiwania nowych rozwiązań. To były prace nad szczepionką, nad lekami, to również był rozwój rynku suplementów, diety, produktów o działaniu immunostymulującym, ale również powrót do medycyny ludowej, do medycyny tradycyjnej. Z drugiej strony, wzrost badań, ilości publikacji, o którym już wspomniała pani Ania, że ciągle przybywały i dlatego też odniosę się do tych wyników badań w najbliższym czasie. To wszystko spowodowało, że zostały opracowywane nowe wytyczne, nowe zalecenia, wytyczne również dla rządu i organizacji państwowej. Rzeczywiście, rynek suplementów diety zmienił nam się bardzo w ostatnim czasie, przyrosło, a właściwie yy, w każdym z krajów, zarówno Europy, jak i świata nastąpił wzrost sprzedaży na od kilku, a to mniej, do kilkudziesięciu procent, nawet do 60-70% w niektórych krajach. Również i u nas w Polsce rynek suplementów, diety wzrósł znacznie. Więc możemy powiedzieć, że było to spowodowane wieloma kwestiami, również wzrostem sprzedaży pozaaptecznej. co troszeczkę jest poza kontrolą, no i reklama, mas media, ale do tego odniosę się jeszcze później. Co właściwie kupowaliśmy? Suplementy z witaminami, składnikami mineralnymi od witamin tłuszczorozpuszczalnych, ale również witaminy C, A, B12, e, również witamina K, e, witamina E, składniki mineralne, cynk, selen, żelazo, miedź, kwasy tłuszczowe, probiotyki, laktoferyna, melatonina. W ostatnim czasie, właściwie jak się otwiera nawet radio, telewizję, aszfagandyna, Srebrokoloidalne, również inne składniki, które pojawiają się i które są modne. Z drugiej strony mamy produkty o działaniu tak tzw. nutraceutyki, a więc te produkty, które również wspierają naszą odporność. To spowodowało, że również nasz zespół podjął się przeprowadzenia. Badań. O jednym z badań mówił już pan profesor Rzymski na początku, a dotyczył zmian w okresie, zmian żywieniowych w okresie pandemii. Natomiast ja bym chciała skupić na tym trzecim artykule, związanym z przeprowadzeniem badań, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej fali, czyli to był okres właśnie maj i później już listopad, czyli mniej więcej w tym samym czasie, co było związane z wzrostem zapadalności i e, diagnozowania choroby COVID-19. E, I tylko wybrane elementy związane w pierwszym badaniu z suplementacją diety, natomiast w drugim rozszerzyliśmy o dodatkowo jeszcze zmiany w stosowaniu suplementów, czy też przyczyny stosowania suplementów i innych produktów o działaniu właśnie immunostymulującym. Badanie było przeprowadzone za pomocą kawi. Zresztą większość z tych badań w tym okresie było właśnie robione online, co też powoduje, że niestety musimy do tego mieć pewien dystans i wiedzieć, jak wyglądają wyniki, jak się do tego ustosunkować. Nasze badanie było o tyle ciekawe, że dotyczyło właśnie dwóch fal i jednocześnie grupa była grupą. Ogólnopolską uwzględniliśmy kilka czynników związanych właśnie z tymi elementami. Wyszukiwanie Google Trends powodowało też, że zainteresowaliśmy się wieloma tematami i tymi składnikami, które dla nas były istotne. Wyszukiwanie w okresie od stycznia do końca właściwie października, czyli mniej więcej rok temu robiliśmy te badania, a jak Państwo widzicie, analizowanych składników było bardzo wiele, zarówno w odniesieniu do koronawirusa, do układu odpornościowego, jak również do tych elementów. Z Związanych z innymi czynnikami. Porównaliśmy to również z danymi uzyskanymi na świecie, czyli możemy tutaj zaobserwować, że były pewne różnice, jeżeli chodzi o wyszukiwalność i częstość, ale zawsze na pierwszym miejscu pojawił się magnes, była witamina D, było żelazo, ale pojawił się też miód, czy właśnie czosnek, w pewnym momencie kwasy omega 3. Także tutaj te produkty i składniki je zawierające, Przenikały się wzajemnie. Jeżeli dokładnie przeanalizujemy zainteresowanie składnikami, zarówno na świecie, jak i w Polsce, to zobaczcie Państwo, właściwie wzrosło zainteresowanie cynkiem w pierwszym okresie i to się znacznie potwierdziło, ale to też było spowodowane mediami i tym, co Czym faszerują nas właściwie? Jaki jest przekaz medialny? W późniejszym okresie, ale to też było związane z okresem jesiennym, był wzrost zainteresowania witaminą D, witaminą C czy selenem. Również, jeżeli chodzi o inne składniki, tutaj te o działaniu bioaktywnym, również podobne, jak gdyby yy, obserwacje. Tu chciałam celowo, właściwie podałam też yy, tą salmonellę, międzyponiowy, żebyśmy mieli też. Ten dystans do tego, co uzyskujemy bo to nagle było związane z i to większe zainteresowanie wynikało akurat z zakażenia w Ameryce Północnej. Więc to, co uzyskujemy i to, co mamy w daniach, to, co jest komunikowane, do tego też musimy mieć odpowiedni dystans i musimy to odpowiednio później umieć zinterpretować. Również w tych badaniach, w porównaniu do Polska i świat w odniesieniu do przypadków zgonu lub w ogóle identyfikacji koronawirusa, poszczególne Składniki różniły się: u nas to był rokitnik, malina, witamina C, czosnek, lukrecja, natomiast świat zakończył się wtedy laktoferyną, czarnuszką, witaminą C czy kwasami omega-3, a więc już widzimy pewne różnice. Potwierdziły to nasze koleżanki z Ośrodka Białostockiego, które po, y, prowadziły badania jeszcze w trzeciej fali w 2021 roku w marcu, ale właściwie to się nie zmieniło. Zwróćcie Państwo uwagę, wyszukiwanie w pierwszej y, fali to był cynk i witamina D, później witamina D była jako y, pierwsza i te składniki o działaniu immunostymulującym, już trzecia fala Dawała spowolnienie pewnych zainteresowań, jeżeli chodzi o składniki mineralne. I tutaj, może tylko szybciutko, zwrócę uwagę, że wzrosło zainteresowanie suplementami, zwłaszcza w drugiej fali. Już mniej osób nie stosowało ich w ogóle, stosowało coraz częściej, a dotyczyło to głównie witaminy D, C, cynku, selenu i kwasów omega 3. I powód: ponad 50%. Deklarowało tutaj poprawę odporności, poprawę zdrowia i samopoczucia, sezonowa suplementacja się wybija, i na to też chciałam zwrócić uwagę, szczególnie w tej drugiej fali, i myślę, że teraz w tej czwartej fali, jeżeli będzie, będzie tak, podobnie, to jest wzrost zainteresowania właśnie tymi składnikami o działaniu w ogóle poprawiającym odporność naszego organizmu to jest też związane z większą zachorowalną na choroby wirusowe. I Najwięcej u nas w naszym badaniu, ale podobnie też w innych badaniach dotyczyło właśnie imbiru, miodu, cytryny czy też syropu z malin, a to też charakterystyczne jest dla nas, dla naszego tutaj społeczeństwa. Jak Państwo widzicie, układ odpornościowy jest uzależniony od bardzo wielu czynników, a Chciałam tutaj podkreślić, że żywienie, sposób żywienia, składniki odżywcze, które są zawarte, a jak widzicie Państwo wiele, właściwie prawie wszystkie, powodują to, że jest to jeden z elementów. Oprócz tego musimy pamiętać, to już wybrzmiało o aktywności fizycznej, ale jeszcze odpowiednia długość snu, radzenie sobie ze stresem, głównie w tych grzecznych sytuacjach, to jest również stres oksydacyjny, dlatego tutaj pojawiają się również witaminy antyoksydacyjne, enzymy antyoksydacyjne, czy też inne związki właśnie o działaniu przeciwutlenia. I to spowodowało, że ten przyrost badań i publikacji, które się pojawiły w ostatnim czasie, jest ogromny. Mamy tutaj też zalecenia zmodyfikowane tutaj na, na te potrzeby, ale dotyczą porównania z tzw. Tak zdrowej diety i stosowania suplementów bądź też nutraceutyków, ale to wiąże się również z innymi czynnikami, czyli między innymi też z tymi dotyczącymi normalnej higieny i ochrony przed zakażeniem. Jak wspomniałam o publikacjach, publikacji właściwie pojawiło się bardzo dużo. Te mówią tylko o tych, które są związane z e, suplementacją i covid -em. To jest ponad tysiąc w ostatnim czasie, a musimy pamiętać, że musiały one być zrealizowane i opublikowane. Jeżeli dalej jeszcze pójdziemy e, i następne wyszukiwanie, może troszeczkę mniej, ale też powoduje, że mamy zainteresowanie coraz większe. Natomiast już badań interwencyjnych, badań z metaanalizą mamy zdecydowanie mniej i tutaj jest ten problem, właściwie trudno nam jest powiedzieć, co działa, bo nie mamy takich podstaw, pełnoprawnych podstaw do tego, żeby powiedzieć, że dany składnik w takiej ilości e, działa. Ja myślę, że moje e, następczynie, pani profesor Wierżejska i pani Sormońska jeszcze ustosunkują się odpowiednio do witaminy D i e, kwasów omega-3, ale myślę, że będziemy tutaj zgodne, że potrzeba jest dużo więcej badań, właśnie e, badań z randomizacją, badań kontrolowanych, Takich, które by określały nam e, ten właściwy stan wiedzy. Dużo mamy badań przeglądowych, tylko analizujących e, ewentualny wpływ na e, ewentualnie występowanie COVID. Natomiast, tak jak powiedziałam, e, głównie z e, tych badań dotyczących e, interwencji to są badania dotyczące witaminy D, kwasów omega-3, cynku i. Tutaj chciałabym jeszcze wspomnieć o probiotykach, które też zwracają szczególną uwagę, ale myślę, że w ostatnim wykładzie też pani profesor Stachowska do tego się e, zdecydowanie więcej e, odniesie. Chciałabym tutaj pokazać jedno takie badanie, badanie z wykorzystaniem aplikacji, a tutaj też jest to, że te badania... Coraz częściej były stosowane za pomocą różnego rodzaju aplikacji, ale dotyczyły trzech krajów. I tylko, tylko właściwie takie zwrócenie uwagi, co jest powiązane, czyli gdzie jest ten pozytywny efekt. To jest właśnie kwas omega-3, to są probiotyki, to są suplementy multivitaminowe, witamina C, w mniejszym już stopniu bardziej witamina D. Co do cynku, nie wyszły aż takie duże. Zależności i jeszcze zróżnicowanie w zależności od płci, to my, kobiety, jesteśmy bardziej wrażliwe, szybciej reagujemy na e, suplementację, i to też wynika z tego, że e, grupa badana, w której prowadzimy badania, powinna być dokładnie opisana i scharakteryzowana, biorąc również pod uwagę uwarunkowania, jeżeli chodzi o płeć. Co wiadomo. Wykazano, że suplementy diety odgrywają kluczową rolę we wspomaganiu funkcji odpornościowych, ale stopień, w jakim określone suplementy są powiązane, już nie jest tak znany. Co dają te badania? Właśnie to, że osoby przyjmujące multivitaminy, kwasy tłuszczowe, probiotyki, witaminę D Miały na ogół pozytywny wynik testu na w trzech niezależnych dużych badaniach i tutaj to wykazano, tam mniejsze zależności. Istniało znaczące powiązanie ochronne między witaminą D, kwasami tłuszczowymi, probiotokami i multivitaminami właśnie u kobiet w każdym wieku, we wszystkich kategoriach z różnym wskaźnikiem masy ciała. Tutaj o wskaźniku masy ciała było bardzo dużo, więc będę już mniej. No i suplementy z witaminą C, cynk, czosnek. Nie miały znaczącego wpływu na ryzyko wystąpienia choroby. Istnieje potrzeba randomizowanych badań, o których już kilkakrotnie mówiłam. A to badanie pokazuje jeszcze nam to, że właściwie powinniśmy rozróżnić osoby z deficytem i te, u których nie występuje niedoborów. Tam, gdzie nie występują niedobory, właściwie zarówno to działanie terapeutyczne, jak i prewencyjne nie ma. Większego znaczenia. Więc zwróćmy na to uwagę, czy rzeczywiście potrzebujemy tych e, suplementów w takich ilościach. I złożony marker oceny, zarówno nie pojedynczy, tylko kilka składników, tak jak tu. To jest tylko przykładowy, przykładowe badanie, przykładowy slajd, właściwie ostatnio publikacja sprzed miesiąca, że badano selen, selanoproteinę, cynk i tutaj uwzględniono właśnie to narzędzie do przewidywania ciężkiego przebiegu i zgodu na covid-19 lub łagodnego przebiegu choroby ale to dalej nas nie upoważnia do tego żebyśmy na tej podstawie odpowiednio interpretowali te wyniki podsumowując właściwie możemy powiedzieć że pomimo Potencjalnych korzyści płynących, obecnie brakuje nam dowodów naukowych potwierdzających ich stosowanie lub zapobieganie w infekcji COVID-19. Bardzo ważny jest optymalny stan odżywienia i tutaj w każdym zakresie, zarówno pod kątem niedożywienia, o czym też powinniśmy pamiętać, jak i nadmiernej masy ciała, że powinniśmy opracować strategie żywieniowe, jak również fakt, że suplementacja diety może, podkreślę jeszcze raz, może być skuteczną metodą zapewniania ich odpowiedniego spożycia tutaj w obronie przed działaniem COVID-19. I chciałabym przedstawić jeszcze na koniec właściwie opracowanie stanowiska Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, dotyczącego właśnie COVID-19, opublikowanego zresztą w rocznikach PZH, w zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Do tego się chciałam odnieść i również do tego, że jednym z tych zaleceń jest suplementacja diety. Jeśli dieta nie pokrywa zapotrzebowania organizmu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na witaminę D, wtedy kiedy należy jej Ją stosować w tym okresie jesienno-zimowym. Natomiast w stosunku do innych suplementów już należałoby się zastanowić. Więcej natomiast informacji jest w drugim stanowisku, stanowisku komitetu dotyczący stosowania suplementów w diety. A powinniśmy mieć jeszcze na uwadze fakt, że musimy rozróżniać osoby, z różnych grup wiekowych, czyli dzieci, kobiety w ciąży, kobiety karmiące, osoby starsze. I tutaj zdecydowanie powinniśmy pomyśleć o badaniach, i myślę, że te badania pokażą nam w najbliższym czasie i rozstrzygną nam te ostateczne dowody na to, czy powinniśmy spożywać suplementy, czy nie. A sporo badań jest właściwie zarejestrowanych i są w toku, i poczekajmy na to, jak będzie wyglądać sprawa, a to jest tylko wierzchołek góry lodowej. To, co mogę państwu powiedzieć w tak krótkim czasie. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękujemy, pani profesor. Ja to tak, mnie się wydaje, że to my mamy taką tendencję do tych, brania tych suplementów jako społeczeństwo, prawda? Lubimy, to znaczy w ogóle lubimy leki jako społeczeństwo, a przynajmniej y, zakupy leków, niekoniecznie wiąże się to z y, spożyciem. ich spożyciem. Mhm. Z naszych badań jeszcze przed pandemią, Yy, przyznawało się właściwie do suplementów tylko 16%. Tak? Tak, co było bardzo dużym dziełem, ale myślę, że ludzie nie rozumieją pojęcie lek i suplement, Suplementy. nie rozróżniają tego i to jest chyba duży tak, problem. Tak, to na pewno, ale też mi się tak wydaje, że po prostu yy, ludziom łatwiej jest pójść i kupić cynk, kwas omega-3 yy, niż to tak Pokombinować, żeby to w diecie było, żeby to jednak tak, tak wydaje mi się, że idziemy troszeczkę na łatwiznę, Oczywiście. tak kolokwialnie mówiąc, Oczywiście, prawda? Oczywiście, że tak. Tak. Lubimy się rozgrzeszać z pewnych grzechów i lepiej pójść kupić, a właściwie powiedzmy sobie szczerze, nie mamy dużych niedoborów, jeżeli chodzi o społeczeństwo, przynajmniej nie wszystkich składników, mm -hmm. za wyjątkiem witaminy D, ale o tym to będzie i powie pani profesor Wierzejska i nas tutaj y, ukierunkuje na to stosowanie. Natomiast co do reszty byłabym bardziej ostrożna mm -hmm. i zwróciła uwagę na faktyczne dietę i to, co spożywamy w tabletki. Dokładnie. Serdecznie. Jeszcze może nie dodam, jeszcze tylko o interakcji, bo zapomniałam o tym, tak ale to jest bardzo ważne. O to, żebyśmy pamiętali, że przecież stosujemy ileś suplementów diety, ileś leków, występuje wielolekowość Oczywiście. i nie zawsze więcej znaczy lepiej. Więc Wręcz może przed... być odwrotnie, prawda? Tak. Bo to może ten Zarówno interakcja składników, suplementów diety z lekami, z żywnością, to jest naprawdę bardzo duży problem. My nie mamy takich badań odnośnie pandemii. Ale biorąc pod uwagę wcześniejsze badania, nawet w kontekście odporności czy innych badań, to już zostało potwierdzone. Więc prawdopodobnie jest szansa, że podobnie będzie w przypadku COVID, że jednak niestety te substancje mogą ze sobą konkurować. Super, dziękuję, dziękuję. serdecznie Pani Profesor. Oczywiście zapraszamy do rozmowy na czacie z Panią Profesor. Będzie Pani Profesor dostępna przez 10 minut dla Państwa, także zachęcam do zadawania pytań. Dziękuję, Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wykład.